Cześć, witajcie. To teraz działam na komputerze mojego brata i tak wygląda u niego użycie procesora na Windowsie 11. Tak, to jest Windows 11. I tak wygląda po prostu użycie procesora. Tak wygląda użycie pamięci, dysku, Ethernet. Zobaczcie, że cały czas coś jest wysyłane. Windows nie stoi w miejscu. A tak jest karta graficzna. Oczywiście ta sama, którą ja posiadam, czy mieli RX 580. Ale najlepsze rzeczy dzieją się tu. Tu niby pokazuje, że menadżer zadań, ale cały czas coś mieli. Cały czas coś mieli. Jeden użytkownik YouTube'a napisał mi taki komentarz: pokaż geniuszu, gdzie jest ta sztuczna inteligencja w Windowsie. Ona ma część swojego kodu zaszytego w Windowsie. Posłuchajcie, gdybyście mieli SI o ogromnych zasobach, które pochłania ogromne ilości energii i tak dalej, to powiem wam szczerze, nielogiczne by było na jej utrzymanie przeznaczać ogromnych ilości serwerów, które no i tak będą miały problem z przechowaniem jej. Taniej wam wyjdzie, rozczłonkowując SI na poszczególne linie kodu i wklejając je do systemu operacyjnego, na przykład Windowsa, gdzie korzysta z niego ileś miliardów użytkowników, wtedy, które są podłączone cały czas do internetu. Dzięki temu sztuczna inteligencja może działać, a równocześnie zużywać bardzo mało energii. I to jest logiczne. I Microsoft tak właśnie zrobił. Każda wersja Windows 11 posiada jakąś część kodu sztucznej inteligencji, która w tym systemie jest. Ona sobie działa, ale działa bardzo wolno, żeby użytkownik tego nie wychwycił. I żeby znaleźć ten kod sztucznej inteligencji, by trzebało dosłownie cały system rozłożyć na kod i sprawdzać dosłownie kawałek po kawałku. Ale po może jakichś 10 latach byście trafili właśnie na odpowiednią linijkę kodu, która by była właśnie tą, którą szukacie. Więc dlatego mówię, ja powiem wam tak, swego czasu pokazywałem wam, jak zwiększyć pamięć wirtualną w Windowsie, chociaż ja nie znam się na Windowsie. To są parametry tego komputera mojego brata. I powiem wam tak, nie Windows Update, bo ja mam to gdzieś. Chodzi mi głównie o to, że... Powiem wam tak, chodzi mi głównie o to, że Windows Update... Nie. Wiecie, mi chodzi głównie o co innego. Cofniemy się. Pokazałem wam parametry. Ja budowałem mu ten komputer. Jestem po prostu zdumiony tym. Nie o to mi chodzi. Po prostu tutaj ja już się gubię, bo tu jest dosłownie powalone kompletnie wszystko. To jest w ogóle inny system niż to, co ja pamiętam w ogóle w Windowsie. Co tu mamy? Zaznacz, odwróć właściwości, opcje. Dobra, czyli trzeba, powiem wam tak, trzeba tradycyjnie wejść do menu ustawień. No i właśnie dlatego mówię, że to już nie jest ten Windows, który ja pamiętam, że był. Ethernet, procesor, Bluetooth. Ja mu dodałem w ogóle wszystko, co potrzebował i ma fajnie. System, o, chodzi mi o system, a nie update, tylko chodzi mi, panie, pamięć, wyświetlacz. Co tu mamy jeszcze? Informacja, o. I teraz, żeby przejść dalej, menadżer urządzeń. O, i widzicie, kurde, trochę człowiek posiedział i znalazł. I zobaczcie, mamy wszystkie sterowniki do wszystkiego, no nie?
Ale też. Dobrze, dobrze, ale też. Menadżer urządzeń, BitLocker, ale ja szukam czegoś innego, wiecie co? Zaawansowane ustawienia systemu. I kiedyś opowiadałem wam, jak zwiększyć pamięć wirtualną w Windowsie. No i dużo ludzi zaczęło mi pisać, że to, co ja opowiadam, to fake news, fake news, fake news, że po co to komu, na co to komu, no przecież to jest nikomu niepotrzebne. Zobaczcie, pamięć wirtualną ma zwiększoną na taką ilość. Co to daje? Pamięć wirtualna w Windowsie działa jak dodatkowa pamięć, taka RAM operacyjna dla systemu. Ja u siebie, jak miałem Windowsa 10, to zwiększyłem ją do 128 GB. Momentalnie okazało się, że Windows 10 zapierdalał na 600% i gry takie jak na przykład ETS czy na przykład Titanfall 2 zapierdalały od czapy. Nie było dla nich ograniczeń. Dlatego ja kiedyś zrobiłem film na swoim kanale, żeby zwiększać tą pamięć wirtualną jak najbardziej się da, bo to tylko poprawi wam działanie systemu. Standardowo w Windowsie 10 jest dawane 5 GB albo 4 pamięci wirtualnej. Polecam zwiększyć sobie na przykład do 15 000 MB, czy na przykład 128 GB po prostu i tyle. I zobaczycie ogromną różnicę w systemie. Nie będę już przytaczał nazwy tego użytkownika, który napisał, że jestem foliarzem, że nie znam się na Windowsie, jestem z patologicznej rodziny i tak dalej. Po prostu zgłosiłem to do YouTube'a, że to jest nękanie, że to jest wyzywanie i jego upierdolą i tyle. Bo ja się nie chcę kłócić z takim człowiekiem. Zwiększając pamięć właśnie wirtualną, czyli tą, poprawicie nie dość, że jakość gier, a raczej ich dynamikę, a także jakość grania w te gry, ale też wiele aspektów związanych z systemem. Mogę wam to zapewnić. Tutaj nic nie zmieniam, bo ja już tutaj tak nagrzebałem i narobiłem trochę. I ten system o wiele lepiej jest responsywny niż był. Ciekawe, czy na tym sprzęcie są aktualizacje jakoś dostępne. No i widzicie, no i to jest ten pasek wyszukiwania słynny, to się mieli, że rzekomo system jest aktualny, bla 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 bla. No i tutaj są różne opcje. No i ten użytkownik, który tak mnie wyzywał, to pisał: no tak, ale ja zauważyłem u siebie, że u mnie wpierdalał zasobów najwięcej Windows Defender. Tak? Powiem tak, napisałem temu użytkownikowi, a spróbuj wyłączyć Windows Defender za pomocą linii kodu. Albo spróbuj ogólnie go wyłączyć. Wiecie, co się stanie? Momentalnie cały system zacznie wam głupieć i się zdestabilizuje, prowadząc do licznych blue screenów i posypania się całego systemu. Tego nie możecie wyłączyć. Jak wyłączycie Defendera w Windowsie 11, to on i tak się włączy samoistnie. Ja już nawet nie chcę się kłócić, czy jest tu sztuczna inteligencja, czy jej nie ma, bo ona jest. Sztuczna inteligencja jest zaszyta w samym Windows Defenderze. Dlatego on sam skanuje pliki, skanuje komputer. Nawet jeżeli tego nie ustawicie, to samoistnie to się ustawi. A podobno kiedyś słyszałem opinię informatyka, że system sam nie może przejąć kontroli. No, no to zobaczycie, co się zacznie dziać, jak wejdzie do gry Microsoft Pluton. Czyli mikroprocesor zawarty w procesorze CPU komputera, który jest oparty o sztuczną inteligencję, jest zbudowany przez sztuczną inteligencję dla sztucznej inteligencji. Rzekomo ten moduł ma służyć dla waszego bezpieczeństwa, ale jak zwykle to jest gówno prawda. Nawet już o tym zaczynają mówić YouTuberzy na anglojęzycznych stronach.
Powiem po prostu, ja nie rozumiem, czego tu wy nie rozumiecie. Wy uważacie, że ja pierdzielę głupoty, żeby sobie nabić wyświetleń i subskrybentów, to jesteście w błędzie. Ja właśnie nagłaśniam takie sprawy po to, żeby ludzi ostrzec, że po prostu nie ma nic za darmo. Jeżeli Windows jest darmowy, to albo chodzi o wasze dane na tym Windowsie, które polecam do chmury Microsoftu i potem zostaną sprzedane dalej, albo chodzi o pieniądze, a jak nie o pieniądze, to o coś więcej. I każdy użytkownik Windowsa się ze mną zgodzi. Dobra, no to było na tyle. I ta sztuczna inteligencja jest w Windowsie. Tylko jakbyście rozłożyli cały system dosłownie na kawałki, to wtedy byście może ją znaleźli po kilku latach grzebania w kodzie. Jest jakaś część kodu zaszyta. No. Jest jakaś część kodu zaszyta w samym systemie. I tu jest ten procesor na komputerze mojego brata, to jest taka jednostka, to jest i5 10 410 rdzeni, 12 wątków. I ten procesor dobrze radzi sobie ze współczesnymi grami, gdzie niektórzy piszą, no, że na tym nie da się grać. No gówno prawda, da się grać. Dysk HDD, tak, HDD, podobno HDD już się nie używa, brat używa i cieszy się. Dysk SSD, na którym jest system, dysk SSD M2, NVMe, Kingston, KC chyba, KC3000, jak dobrze pamiętam, o pojemności 256 GB, proszę bardzo. Ja właśnie dlatego zrobiłem ten krótki film, żeby wam wyjaśnić, że w Windowsie 11 są pewne takie dziwne rzeczy, które po prostu i wy ich nie pojmiecie. Ja tego systemu nie pojmuję. Ten system jest tak popieprzony dosłownie, że ja tego nawet nie zamierzam używać, ani nie zamierzam nigdy wracać do Windowsa. Między innymi przez to, że Microsoft Pluton wprowadzi taką opcję, że jeżeli będziecie chcieli wymienić jakiś element komputera, no to będzie problem, bo ten element komputera będzie przepisany do systemu. Jeżeli dacie inny, no to może się okazać, że nie będzie akceptowalny przez system. Będziecie musieli postawić Windowsa od zera. Będą totalne jaja i ja będę się po prostu śmiał, bo miałem rację. A gwarantuję wam, że technologia Microsoft Pluton uwali wam każdy aspekt życia korzystania z PC. I czytałem opinie użytkowników Windowsa, którzy już nawet pisali na forach, że będzie trzeba się tutaj cytuję jednego: będzie trzeba się przeprosić z Linuxem, bo to już idzie za daleko. To jest opinia jednego użytkownika. Chodzi o Microsoft Pluton. Czego jeszcze chcecie? Pozdrawiam serdecznie.